Jak to jest być prezesem najwyższego organu kontroli Gruzji? Czy pana praca przynosi panu satysfakcję? Muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałem pracę w administracji publicznej, nie przypuszczałem, nawet przez myśl mi nie przeszło, że pewnego dnia zostanę prezesem najwyższego organu kontroli Gruzji. Moją karierę zaczynałem praktycznie od najniższych stopni urzędniczej hierarchii. Pyta mnie pan o moją pracę. Muszę przyznać, że dzięki obecnej funkcji zmieniło się moje spojrzenie na wiele spraw. Dzisiaj inaczej je oceniam. To w ogóle wyjątkowe doświadczenie, gdy twoja praca pozwala ci nie tylko mieć swoją opinię, ale w dodatku dzięki niej dokonują się realne zmiany. Od jak dawna funkcjonuje najwyższy organ kontroli Gruzji? Izba Kontroli Gruzji jest stosunkowo młoda w porównaniu do innych instytucji. W 2012 roku obchodzimy 20. rocznicę jej powstania. Jednak można powiedzieć, że tradycja naszej instytucji jest znacznie dłuższa i sięga roku 1918, kiedy Gruzja ogłosiła niepodległość wraz z państwem. Niezależność zyskała wtedy Izba Kontroli. W obecnym kształcie wznowiła ona działalność w 1992 roku. Prawo przyznaje najwyższemu organowi kontroli Gruzji rozległe uprawnienia. Izba prowadzi m.in. audyt w zakresie finansów, wydajności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami. W ciągu ostatnich kilku lat Gruzja przeszła bardzo duże zmiany. Czy te zmiany w jakiś sposób dotknęły również gruzińskiego najwyższego organu kontroli? Oczywiście od 2004 roku, czyli po rewolucji róż, bardzo wiele zmieniło się w naszym kraju i w naszej instytucji. Przed 2004 rokiem uchodziliśmy za jeden z najbardziej skorumpowanych krajów. Teraz zaczynamy być postrzegani jako kraj wolny od korupcji. To rezultat przeprowadzonych reform. Gruzja, jako pierwsza spośród krajów postsowieckich, rozpoczęła działania przeciwko mechanizmom korupcyjnym, przeciwko korupcji. Zwiększyły się dochody budżetu państwa. Wiele reform zostało wprowadzonych, chociażby w takich obszarach jak policja, sądownictwo czy gospodarka. Dziś można uznać, że Gruzja jest jednym z najbardziej reformujących się państw. Oczywiście wszystkie te reformy nie mogły pozostać bez wpływu na Izbę Kontroli Gruzji, na naszą instytucję, która również rozwija się i unowocześnia. Prasa w Polsce donosiła, że bardzo wielu policjantów w Gruzji zostało zwolnionych ze służby z powodu korupcji. Na ich miejsce musieli przyjść nowi. To było konieczne. Czy pan, jako prezes najwyższego organu kontroli Gruzji, miał podobny problem z pracownikami? W rezultacie reform, o których wspomniałem, także w Izbie Kontroli Gruzji doszło do wymiany kadry oraz redukcji liczby urzędników. Około 60% pracowników musiało odejść. Zatrudnieni zostali nowi audytorzy. Między nimi byli też tacy, którzy pracowali wcześniej dla tzw. Wielkiej Czwórki, czyli dla największych firm audytorskich. Przeprowadziliśmy wielkie szkolenie dla kontrolerów w zakresie nowej metodologii audytu, zgodnej z międzynarodowymi standardami. To normalne, że kiedy przeprowadzasz reformę, musisz zapewnić sobie odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną kadrę. Czy korupcja w Gruzji jest wciąż dużym problemem? Wspomniał pan, że ten problem ostatnio się zmniejszył, ale czy wciąż pozostaje on na stosunkowo wysokim poziomie? Ostatnie sondaże przeprowadzone przez Transparency International wykazały, że odsetek Gruzinów, którzy byli świadkami korupcji lub słyszeli o przypadkach korupcji, jest bardzo niski. To dowodzi, że ten procent w ogóle spada, a większość społeczeństwa gruzińskiego uważa, że korupcja została już z kraju wypleniona.
To wiadomość od rządu dla obywateli. Wiadomość, która brzmi tak. Zrobiliśmy duży krok w kierunku demokracji i rozwoju ekonomicznego. Mamy takie powiedzenie, często omawiamy, że nie mamy ropy, nie mamy gazu, ale mamy społeczeństwo wolne od korupcji. I właśnie takie społeczeństwo pozwala nam rozwijać się i osiągać sukcesy. Wyplenienie korupcji, walka z nią jest bardzo ważna, żeby móc się rozwijać, żeby móc iść do przodu. Czy Gruzini ufają pana kontrolerom? Czy Gruzini mają zaufanie do publicznych audytorów? Jednym z najistotniejszych wyzwań, przed jakimi 3 lata temu stanął nowy zarząd Izby Kontroli Gruzji, było zaufanie ludzi do naszej instytucji. Dlatego właśnie nasz plan strategiczny był mocno nastawiony na podniesienie tego zaufania. Wszystkie reformy, jakie przeprowadziliśmy, ostatecznie musiały przełożyć się na wzrost naszego profesjonalizmu i obiektywizmu, a to, jak mieliśmy nadzieję, w rezultacie zaowocuje podniesieniem zaufania obywateli do naszej instytucji. Dziś możemy powiedzieć, że to zaufanie w społeczeństwie zostało zbudowane. Istnieje przekonanie, że działamy obiektywnie, że w Najwyższej Izbie Kontroli Gruzji pracują profesjonaliści, że ich raporty oparte są na statystyce i rzetelnych danych. Audytorzy w porównaniu do innych urzędników mają wyższe pensje. Staramy się tworzyć im dobre warunki pracy. Wprowadzamy nowoczesne zasady pracy zespołowej. I to wszystko sprawia, że nasi inspektorzy mają możliwość rozwoju w przyjaznym i profesjonalnym środowisku zawodowym. Jestem przekonany, że takie warunki pracy i taka pozycja zawodowa powinny satysfakcjonować naszych audytorów. Czy mógłby nam pan opowiedzieć o najtrudniejszym audycie, jaki przyszło prowadzić Najwyższemu Organowi Kontroli Gruzji w ostatnich latach? Jedną z najtrudniejszych kontroli, jaką przeprowadziliśmy, była kontrola programu zwalczania gruźlicy. W jej efekcie odkryto powiązane z tym programem przypadki niegospodarności, nieekonomicznych wydatków z funduszu budżetowego. No i doszło do tego, że bardzo wysoko postawieni urzędnicy zostali pociągnięci do odpowiedzialności w związku z podejrzeniami o korupcję. W ogóle ten obszar spraw społecznych, opieki zdrowotnej jest dla nas bardzo ważny i traktujemy go priorytetowo, chociażby wtedy, kiedy ustalamy plan audytów. Dla przykładu, w 2010 roku położyliśmy w naszych kontrolach szczególny nacisk na zbadanie sektora ubezpieczeniowego. Czy ten system pracuje w interesie obywateli? Czy jest wydajny? Czy jest ekonomiczny? Dziś możemy powiedzieć, że po naszym audycie rząd zmienił swoje podejście do systemu ubezpieczeń społecznych i wdrożył potrzebne reformy. Czy media interesują się wynikami waszej pracy? I czy pan, jako prezes Najwyższego Organu Kontroli Gruzji, jest zainteresowany współpracą z mediami? Wśród podmiotów tworzących system demokratyczny, takich jak choćby parlament czy wybierającego społeczeństwo, media zajmują bardzo ważne miejsce. To między innymi w dobrej współpracy z mediami upatrujemy przyczyn powodzenia naszych własnych działań. Wszystkie nasze ważne raporty zostały opublikowane i nagłośnione poprzez media, między innymi telewizyjne. Pod koniec roku nasze najistotniejsze ustalenia są upubliczniane i dyskutowane w mediach. To dobra okazja, by umocnić komunikację z opinią publiczną.
publiczną. Dlatego współpraca z mediami jest jednym z naszych priorytetów, jednym ze sposobów na rozwijanie naszego dialogu z opinią publiczną. Co sądzi pan o NIK? Czy NIK i gruziński najwyższy organ kontroli mogą się nawzajem wspomagać? Czy jest coś, czego mogą się od siebie nauczyć? W ciągu ostatnich lat doszło do zbliżenia między naszymi instytucjami. Zbliżenia opartego na przyjaźni i współpracy. Mamy wrażenie, że prezes Najwyższej Izby Kontroli poświęca specjalną uwagę, pełną życzliwości zarówno Izbie Kontroli Gruzji, jak i całemu naszemu państwu. Wierzę, że te dobre relacje są ugruntowane w długiej historii dobrych stosunków między narodami Polski i Gruzji. Współpraca z NIK, jej doświadczenie, jest dla nas szczególnie cenne, bo wasz kraj przezwyciężył wiele trudności. Trudności, jakie stanęły wam na drodze od kraju postkomunistycznego do nowoczesnego, demokratycznego kraju Unii Europejskiej, jakim jesteście obecnie. Dlatego współpraca między naszymi instytucjami może nam tylko wyjść na dobre. Pomoże nam doskonalić nasze umiejętności i wznieść się na wyższy poziom profesjonalizmu. Dziękuję.